fatalna znajomość języka angielskiego przez ludzi lokalnych, a więc też nas trochę w***ali. Był skam na masaż przez niewidomych. Oni naprawdę strasznie zdzierają z turystów, to myślałam, że się uduszę. Nie mogłam oddychać przez chwilę. Możecie sobie po prostu zapalić Maryśkę. Long time no see, nie było mnie 12 dni, 12 dni nie nagrywałam, bo byłam na wymarzonym, długo wyczekiwanym wyjeździe w Tajlandii. Ale już wróciłam, wracam ze świeżą energią, motywacją i nowymi pomysłami do nagrywania. Także oczywiście dzisiaj klasycznie przychodzę was z odcinkiem, który nagrywam po każdej mojej podróży, czyli z podsumowaniem tego wyjazdu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co mi się podobało, co mi się nie podobało oraz co mnie zaskoczyło. Ja na mojej liście mam bardzo dużo punktów, ale dzisiaj postaram się wybrać dla was te, które były dla mnie takie najbardziej skrajne, które sprawiły, że doznałam najbardziej skrajnych emocji. A teraz bez zbędnego przedłużania zacznijmy sobie od pozytywów, czyli od rzeczy, które mi się podobały najbardziej. Generalnie całą podróż oceniam naprawdę bardzo wysoko i uważam, że była to druga lub trzecia najlepsza podróż w moim życiu. Oczywiście po Nowym Jorku, którego jak na razie jeszcze nic nie pobiło. I Tajlandia to jest naprawdę kraj, który bardzo warto odwiedzić. Przede wszystkim dlatego, że jest on krajem cywilizowanym, a jednak krajem tropikalnym. Kultura jest kompletnie inna, ludzie są przemili. Okej, więc zaczynamy chyba od najbardziej oczywistego punktu, który mi się podobał. Kocham owoce. Szczególnie aktualnie, jak mogę już je jeść bez dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Nie mogło ich zabraknąć na tej liście, czyli świeże owoce, ale również na przykład marchewki. I wiem, że może to się wydawać dziwne, ale ja uwielbiam chrupać surowe marchewki i te w Tajlandii były naprawdę przepyszne i słodkie. Były też ogromne, bo gdzieś takiej wielkości, ale to nie przeszkadzało. A jak chodzi o owoce, to moim faworytem było oczywiście mango, świeże kokosy oraz ananas. Ten podpunkt nie będzie związany bezpośrednio z Tajlandią, ale ogólnie z moją podróżą tam. W drodze do Tajlandii mój bagaż rejestrowany ważył 30 kg, a maksymalnie można mieć 20 kg. I dlaczego? No dlatego, że jak wiecie lub nie, ja mam jeszcze tam jakieś ograniczenia, jak chodzi o dietę i zawsze w takie kraje tropikalne wolę się bardziej ubezpieczyć i zabrać sporo swojego jedzenia. Gdyby się okazało, że na przykład w hotelu czy na miejscu nie ma sklepu albo nie będę mogła za bardzo znaleźć rzeczy, które mogę jeść, więc zabieram ze sobą zapas mleka roślinnego, jakiegoś nabiału, tego typu rzeczy do bagażu rejestrowanego. Także miałam 10 kg na bagażu. Natomiast znalazł się pan, który nam pomógł po prostu, bo on miał w walizce tylko 10 kg i podszedł z nami do okienka i się zarejestrował, że jesteśmy razem, przez co bagaż się wyrównał. Pomógł nam też pracownik lotu wszystko to ogarnąć, także jestem za to ogromnie wdzięczna, bo gdyby nie to, to musiałybyśmy bardzo dużo pieniędzy dopłacać. Także to jest taki też tip dla was, jeżeli macie tego typu sytuację na lotnisku. Plaża przy hotelu, mimo że była bardzo zatłoczona, nie była ona przy samym hotelu, to nie była prywatna plaża z hotelu, tylko normalnie plaża publiczna, była jakieś 5 minut na pieszo, natomiast były tam piękne widoki, szczególnie zachody słońca. Ja ogólnie jestem miłośniczką zachodu słońca, uwielbiam, a wschody to już w ogóle, ale aktualnie wstaję trochę później i raczej przesypiam wschody słońca. Natomiast zachody słońca w Tajlandii to były jedne z piękniejszych zachodów, jakie miałam w życiu okazję widzieć. A zazwyczaj jak chodzi o podróżowanie i kraje za granicą, to te zachody były brzydsze niż te w Polsce, także to było dla mnie ogromne też zaskoczenie. No i codziennie praktycznie sobie podziwiałam te piękne kolory na niebie. Dobrze zaopatrzone supermarkety, to był dla mnie ogromny plus, ponieważ jak już wcześniej wspomniałam, często mam różne ograniczenia, jak chodzi o dietę, natomiast naprawdę możecie znaleźć w nich mnóstwo produktów takich też europejskich, albo na przykład mega duży wybór mleka roślinnego, czy tego typu rzeczy, nie umrzecie tam z głodu, ale uważam, że naprawdę to jest też bardzo ważny punkt i fajnie. Fajnie, że właśnie Tajlandia jest aż tak cywilizowanym krajem, bo na przykład w porównaniu do Sri Lanki to jest przepaść. Night Market i jego vibe. Night Market to jest tak naprawdę targ z jedzeniem, z jakimiś lokalnymi, ręcznymi wyrobami. Taka chińszczyzna tam też się znajdzie. Oczywiście jakieś takie, wiecie, masowej produkcji przedmioty dla turystów. No ale przede wszystkim jedzenie, które możecie zobaczyć, jak jest przygotowywane, więc wszystkie te tajskie potrawy typu pad thai, jakieś spring rolls, tajskie lody, naleśniki, owoce, wszystko, 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 jakieś mięso i możecie sobie obserwować, jak to jest przygotowywane, no i vibe jest
super, ponieważ zazwyczaj jest tam bardzo dużo ludzi, są tłumy, gra muzyka, są kolorowe światła, bo no jak sama nazwa wskazuje, jest to po zachodzie słońca. Świeże kokosy. Boże, jak ja kocham świeże kokosy. Będę strasznie tęsknić za tym smakiem, bo taka woda kokosowa z marketu to nie jest zdecydowanie to samo, co świeży kokos. Także jeżeli jeszcze nigdy nie próbowaliście, to naprawdę mam nadzieję, że kiedyś będziecie mieli okazję, bo przede wszystkim nie tylko super smakuje, ale ma też masę różnych witamin i świetnie nawadnia organizm, bo ma tam te wszystkie elektrolity. I przede wszystkim jest pyszna i orzeźwiająca, także idealna. Leki i maści lepsze niż w Polsce, ale to chyba nie jest zaskoczenie. Generalnie mam wrażenie, że inne kraje mają zazwyczaj lepsze leki i maści niż to, co mamy w Polsce. Dla porównania na przykład miałam problem z kolanem, bo się uderzyłam i mi spuchło. I używałam w Polsce Olfenu i ta opuchlizna mi kompletnie nie schodziła. Tam dostałam jakąś pierwszą lepszą maść z apteki i zeszło mi tak naprawdę następnego dnia. Już była poprawa o 50%. Masaże tajskie i salony masażów tajskich i nie tylko, na każdym kroku. Dosłownie na jednej ulicy macie masaż tajski co nie wiem, 100 metrów. Albo nawet obok siebie są masaże. No i masaże są bardzo tanie, bo kosztują jakieś 300 od 200 do 400 batów, zależy też jaki masaż weźmiecie. W Polsce za taki masaż musicie zapłacić no minimum 130 zł za godzinę. Także no różnica jest ogromna, oczywiście jest ona zrozumiała, bo życie w Polsce jest droższe. No i wiecie, te osoby tam no to są profesjonaliści, zajmują się tym od lat, jest to w ich krwi, w ich kulturze. Także jak będziecie w Tajlandii, to polecam chodzić nawet codziennie. Ja kocham masaż tajski, jest to moja ulubiona forma masażu. Jeżeli będziecie w miejscowości Kata Beach albo w tamtej okolicy, właśnie gdzie ja byłam, to polecam udać się na plażę, która nazywa się Freedom Beach, na którą w końcu nie udało nam się dotrzeć, ale sama droga na nią jest przepiękna, ponieważ musicie wchodzić pod górę i są piękne widoki na panoramę i można spotkać świnki, co możecie zobaczyć m.in. w drugim vlogu z tego wyjazdu. Jest ona niestety zamknięta chyba o 6 już, także polecam jechać tam raczej od rana, bo my się spóźniłyśmy i też trzeba dojechać quadem, inaczej może być bardzo trudno tam się dostać. Trzeba schodzić po jakichś linach i jest to bardzo męczące. Natomiast w okolicy jest również plaża, która nazywa się Paradise Beach. Naprawdę jest tam też bardzo ładnie i jest ona zdecydowanie mniej zatłoczona, bo generalnie te plaże w miejscowościach turystycznych raczej są bardzo zatłoczone. Także polecam szukać sobie w internecie takich właśnie bardziej dzikich plaży i tam jeździć. Zazwyczaj są one dodatkowo płatne, ale to są jakieś grosze. Mango Sticky Rice i Acai Bowl. Mango Sticky Rice było naprawdę smaczne. Spodziewałam się, że będzie troszkę lepsze, natomiast nie zawiodłam się i faktycznie smakuje dużo lepiej niż to, które jadłam w Polsce. Szczególnie ten ryż miał taką klejącą konsystencję. Ja generalnie nie przypadam za ryżem, ale tamten był naprawdę smaczny. Natomiast oni podawali to z mleczkiem kokosowym do polewania, a ja jeszcze widziałam, że są takie sosy kokosowe, ale nigdzie nie widziałam akurat w tym miejscu, w którym ja byłam. Blue Matcha Latte i ogólnie te ich wszystkie takie kolorowe herbatki, jak na przykład Purple Butterfly PT, albo Purple Matcha, albo Pink Matcha. I ja sobie kupiłam te sproszkowane, kolorowe matcha do domu, także będę próbować na dniach, bo ja uwielbiam matcha, jak wiecie, jeżeli mnie znacie. Ta blue matcha była przepyszna, podana była z wiórkami kokosowymi na mleku kokosowym. Wszędzie zasięg i bardzo szybki internet. Naprawdę tylko w jednym miejscu, właśnie w drodze na tą Freedom Beach, przez moment nie było zasięgu, bo to była taka kompletna dżungla, a tak to wszędzie macie praktycznie wszystkie kreski. No i polecam oczywiście klasycznie podczas wizyt w krajach tego typu, po prostu sobie kupić kartę SIM z internetem i wtedy nie jesteście ograniczeni do hotelowego Wi-Fi, ale Wi-Fi w hotelu też dosyć sprawnie działało, natomiast byłam w szoku, że dosłownie w każdym miejscu ten zasięg był. Pinterestowe knajpki, których jest tam całe mnóstwo i znajdziecie tam masę pozycji typu avocado toast, acai bowle, jakieś owsianki, jakieś jogurtowe bowle, jakieś dziwne ciasta, jakieś inne wykwintne dania. Wystrój tych knajp jest przepiękny. Mają tam też całe mnóstwo wegańskich i wegetariańskich restauracji, także każdy znajdzie coś dla siebie. Wystarczy tylko sobie po prostu wpisywać, co Was interesuje w Google Maps i wszystko Wam się będzie wyświetlało. Także gwarantuję Wam, że nie będziecie tam głodować. A jeżeli lubicie tradycyjną tajską kuchnię, no to już w ogóle. Na każdym kroku są jakieś knajpy. Nie zawiodłam się kompletnie na jedzeniu. Duże tuktuki. Ja z tuktukami miałam doświadczenie tylko ze Sri Lanki i tamtejsze tuktuki były takie malutkie. Tutaj te ja określałabym nawet jako luksusowe. Marianne. To jest jakby luksusowo. I one były naprawdę ogromne, natomiast trzeba bardzo uważać, bo kierowcy tuktuków naciągają
bardzo naciągają na kasę. Golden Hours to tak naprawdę łączy się z zachodami słońca. Chyba nie muszę tutaj za bardzo się rozwijać, natomiast Golden Hours były przepiękne. Praktycznie codziennie było mega mocno, intensywnie złote słońce, co dla mnie jest ogromnym plusem, bo ja kocham ten vibe i szczególnie jak chodzi o zdjęcia, to wychodzą one przepięknie. Och, już tęsknię, a wczoraj wróciłam. I mam Wam do polecenia jeszcze dwie aplikacje i jest to aplikacja InDrive, na której można znaleźć bardzo tani transport. Dla porównania na przykład za tuk-tuka, którym jedziecie powiedzmy 15 minut, trzeba zapłacić 300 batów, a na takiej aplikacji, która nazywa się właśnie InDrive, za taksówkę i przyjeżdża po Was naprawdę ogromny, klimatyzowany van i jedziecie powiedzmy 40 minut, płacicie również 300 batów, a jedziecie 40 minut na przykład do Phuket z jakiejś miejscowości mniejszej. Także no przebitka jest ogromna, więc zdecydowanie Wam bardziej polecam tę aplikację, nie zawiodłam się na niej ani razu. Działa ona trochę na takiej zasadzie jak Uber, ale płacicie głównie gotówką przy odbiorze i możecie też sami proponować swoje ceny kierowcy. Drugą aplikacją, jaką Wam chciałam polecić, jest aplikacja Topshop. Jeżeli potrzebujecie zrobić jakiekolwiek zakupy bardziej europejskich produktów z dowozem do hotelu, no to właśnie ściągacie tę aplikację, wybieracie sobie rzeczy, wpisujecie adres hotelu i wybieracie opcję płatność przy odbiorze i w ciągu dosłownie 2 godzin macie już jedzenie u siebie. Także jest to bardzo wygodne, bardzo praktyczne. Talang Road w Phuket City. Jest to taka ulica, gdzie znajdziecie głównie ręcznie robione produkty, także takie bardziej lokalne, nie taka, wiecie, masówka. Szczególnie widziałam sporo sklepików na przykład z ceramiką tajlandzką tam, także jeżeli szukacie tego typu rzeczy bardziej hipsterowskich, bardziej oryginalnych, to polecam się tam udać i na pewno znajdziecie dużo rzeczy dla siebie, ceny są w miarę okej, tylko przyszykujcie się na to, że tam jest naprawdę bardzo dużo turystów, szczególnie tych z Korei czy z Japonii. Krajobrazy z punktów widokowych i generalnie w mojej okolicy, w której mieszkałam, czyli niedaleko Kata Beach, to była nazwa miejscowości, i Caron Beach, było mnóstwo punktów widokowych z piękną panoramą. Niestety nie udało nam się odwiedzić Wielkiego Buddy, bo zabrakło nam już czasu, ale byłyśmy też w takiej świątyni na Sri Lance, więc nie ubolewałyśmy jakoś mocno, ale polecam Wam odwiedzić minimum takie 3 punkciki z widokiem i szczególnie jechać tam na zachód słońca. Na pewno się nie zawiedziecie, no jest po prostu przepięknie i robi to ogromne wrażenie. Ceny. Wszędzie jest naprawdę bardzo tanio, szczególnie jak chodzi o nas, Europejczyków. Mimo że Polska nie jest jakoś super zamożnym krajem, no to zdecydowanie trzeba przyznać, że w porównaniu do innych krajów, do których podróżowałam, to naprawdę w takich krajach jak Tajlandia czy Sri Lanka wydaje się bardzo mało, jak chodzi o jedzenie, no bo ten przelicznik na walutę naszą jest bardzo korzystny. No i też wiecie, u nich życie jest ogólnie tańsze, więc te ceny nie są jakieś wysokie. I ostatnie 2 punkty to te ich zwiewne ciuchy, takie szatki albo koszule, które można kupić na każdym kroku. Ja bardzo polecam Wam właśnie kupić takie zwiewne plażowe szatki, ja to tak nazywam, z takich korunkowych materiałów, bo nie dość, że są przepiękne i tak naprawdę możecie je nosić również w Polsce podczas naszego lata. To są bardzo tanie, bardzo fajny to jest dodatek, jak chodzi o takie upały, bo jeżeli nie chcecie się na przykład już bardziej opalać, macie powiedzmy spalone ramiona, to sobie zarzucacie taką szatkę na ramiona. Nie jest Wam gorąco, bo jest ona przewiewna, ale nie spalicie się już bardziej. I ostatnim punktem takim już bardzo personalnym była bardzo szybka naprawa mojego telefonu. Jeżeli oglądaliście drugiego vloga, to wiecie, że popsuł mi się telefon. Znalazłam szybko jakiś punkt naprawczy. Znalazłam bardzo szybko 2 punkty, gdzie naprawiali właśnie produkty Apple i następnego dnia, samego rana moja mama tam pojechała, zostawiła telefon i po 3 godzinach miałam już wymienioną całą płytę główną. Także naprawdę było to mega szybko, bo w Polsce musiałabym pewnie czekać z 2 tygodnie i nie mogłam sobie na to pozwolić, bo pracuję z telefonu. Aktualnie mam już nowy telefon, bo ten muszę oddać do naprawy. Jak właśnie skończę nagrywać ten odcinek, to jadę jeszcze wymienić tył. I tak, i to był ostatni punkt, jak chodzi o to, co mi się podobało. I teraz skupimy się na tej mniej przyjemnej części, czyli na rzeczach, które mi się nie podobały. I jest ich zdecydowanie mniej, ale również jakieś są. Pierwszym i chyba takim najgorszym był skam na masaż przez niewidomych. Ja od jednego ze swoich nauczycieli angielskiego na Tutlo, który mieszka od 23 lat w Tajlandii, usłyszałam, żeby iść właśnie na masaż do niewidomych. Znalazłam taki masaż w Phuket i to było takie miejsce bardzo tradycyjne, prowadzone przez taką starszą parę i była tam pani, która normalnie widziała i prawdopodobnie jej mąż, który właśnie był niewidzący. No i jak się pytałyśmy, czy może to masuje i jak to wygląda, no to ona powiedziała, że ten pan. Moja mama poszła poczekać na mnie do kawiarenki obok, a ja zostałam na masażu i okazało się, że ta pani mnie masowała i zrobiła mi masaż tajski. Okej, ten masaż był fajny, natomiast no jednak płacicie i macie napisane, że to jest masaż przez niewidomych, blind masaż, a dostajecie coś innego, także no to był taki ewidentny
ewidentny skam. Ja już nie chciałam z nią kłócić, bo to była taka, wiecie, starsza pani i ten masaż też był dosyć tani, także no już było mi jej szkoda, nie chciałam robić jakiejś afery. No ale trochę niefajnie, nie wiem w sumie dlaczego. Czy był jakiś powód? Ten pan po prostu siedział obok, nie wiem. Kolejnym punktem są korki. Wszędzie tłumy, szczególnie na przykład zatłoczone lotnisko. Fakt, który właśnie łączy się z tym wszystkim, czyli to, że na przykład z lotniska do naszego hotelu było tylko 30 km, a jechaliśmy 1,5 godziny właśnie przez korki. I ja wiem, że to jest bardzo powszechny problem właśnie jak chodzi o te kraje w Azji, bo tam po prostu jest bardzo dużo ludzi. I to samo się tyczyło Dubaju, to samo się tyczyło Sri Lanki, wszędzie, wszędzie są tłumy i korki. Tutaj punkt, który tyczył się typowo naszego miejsca zamieszkania. Nasz hotel był usytuowany na takim wzgórzu i żeby się tam wdrapać, to trzeba było wchodzić, no z nie wiem, i nie wiem jaki kawałek drogi, ale dosyć mocno i stromo pod górę, także to było bardzo męczące, szczególnie jak wracałyśmy na przykład z masażu z tymi rozluźnionymi łydkami i musiałyśmy się wdrapywać pod tą górę, także no nie chcę tutaj narzekać, bo trochę może to brzmi jakbym narzekała, no było to męczące, oczywiście do przeżycia, ludzie mają gorsze tragedie niż wchodzenie pod górę, halo, no chciałam tylko o tym wspomnieć, bo widziałam codziennie z balkonu jak inni turyści też po prostu zapali się, bo wiecie, tam jest bardzo gorąco, więc też miejmy to na uwadze, że wchodzenie pod górę w taki klimat, w taką pogodę jest dużo bardziej męczące. W drodze do Tajlandii, podczas wybierania miejsc w samolocie, powiedzieli nam, że tak, mamy miejsca obok siebie i owszem, były one obok siebie, ale moja mama siedziała w środkowym rzędzie i miała miejsce z prawej strony, a ja siedziałam w rzędzie przy oknie i miałam miejsce od strony korytarza. Więc one były obok siebie, ale jednak nie do końca, bo dzielił nas korytarz. Więc też nas trochę można to tak określić i nie byłyśmy z tego powodu na pewno zadowolone, bo chciałyśmy sobie spać, oprzeć się o siebie wzajemnie, no ale trudno, na szczęście w drodze powrotnej miałyśmy już obok siebie, na końcu samolotu, także nam to wynagrodziło, co było zdecydowanie plusem, bo lot trwał dłużej, a mogłam się bardziej wyspać. Atmosfera w salonach masażu, nie można było się kompletnie zrelaksować, czasami grała jakaś relaksująca muzyczka, ale to nie było problemem, problemem było to, że oni mają po prostu inną kulturę i wiecie, w Polsce jak idziecie na masaż, to nikt nie gada, jest cisza i właśnie gra jakaś relaksująca muzyczka. Jeżeli masujecie się z kimś obok, to te panie między sobą, które was masują, szepczą albo nic nie mówią. A tutaj po prostu wszyscy ci pracownicy z tego salonu śmiali się, gadali głośno, więc jak chodzi o relaks, to raczej nie macie co liczyć. Mi się to nie podobało, ale z czasem już przywykłam i nawet zdarzyło mi się zasnąć. Też bardziej zależało mi jednak na efekcie tego masażu niż na samej atmosferze. Myślę, że dla wielu osób również to będzie minus, bo jednak te masaże nam się gdzieś kojarzą z takimi momentami relaksującymi. Bardzo zatłoczone i brzydkie plaże. Co mam na myśli mówiąc brzydkie plaże? Wcześniej powiedziałam, że ta plaża koło nas była ok. Te plaże na pewno nie są brzydsze niż te w Polsce. Natomiast porównując na przykład do plaży w Meksyku albo plaży na Dominikanie, no to jest niebo a ziemia i są one no nieładne po prostu. Są dosyć wąskie, no i przez to, że jest też dużo ludzi, no to raczej nie macie co liczyć na to, że zrobicie jakieś super zdjęcia. Chyba, że właśnie znajdziecie te takie dzikie plaże, ale to już musicie sobie poczytać na różnych blogach w internecie, no i gdzieś bardziej pokombinować z dojazdem i wtedy faktycznie można też popłynąć na przykład na różne wysepki typu Phi-Phi Island, tam faktycznie są ładniejsze te plaże, jest woda bardziej przejrzysta i kolorowa, bielszy piasek i tam można zrobić jakieś ładne zdjęcia, natomiast jak chodzi o te plaże w miejscowościach turystycznych, to zazwyczaj są one takie standardowe, nic nadzwyczajnego, dupy nie urywa, bo wiele osób pewnie może sobie myśleć tak jak ja, że skoro to jest tropikalny kraj, to plaże będą na pewno przepiękne. No a tak to nie wygląda, moi drodzy. No i przedostatni punkt to jest właśnie to naciąganie przez kierowców tuk-tuków. Oni naprawdę strasznie zdzierają z turystów. I powie wam to każda osoba, która kiedykolwiek mieszkała w Tajlandii, bo oni wszyscy tam, nawet lokalni ludzie, odradzają używania właśnie tuk-tuków, bo ci kierowcy bardzo, bardzo naciągają. I ja polecam chociaż raz się przyjechać. Plus wiadomo, ci ludzie też są w gorszej sytuacji finansowej, więc każdy chce zarobić. Natomiast zdecydowanie bardziej polecam wam właśnie przemieszczanie się za pomocą tej aplikacji InDrive, bo dużo zaoszczędzicie, no a jednak po co przepłacać. Natomiast takim tuk-tukiem warto się przyjechać chociaż raz dla samego doświadczenia. I ostatnim punktem, który mi się nie podobał i on jest najgorszy z tego wszystkiego, to jest fatalna znajomość języka angielskiego przez ludzi lokalnych, a praktycznie jej brak. Większość tych ludzi nie potrafi nawet takich podstawowych słów typu nice albo mango. Nie wiem jak to jest możliwe, ale oni tego nie rozumieją. Może powtórzymy angielski? Nie no, co ty, tato? Odmień być. No daj spokój. No odmień no.
Weź się, tato. Na przykład kierowca taksówki. Wiecie, dla mnie to jest w ogóle szok, że to jest kraj, który opiera tak naprawdę swoją gospodarkę na głównie na turystyce. Ci ludzie, którzy pracują z turystami, nie znają takich podstawowych słów. Nikt nie wymaga od nich znajomości języka na poziomie A2 czy B1, ale chociaż A1, żeby, wiecie, potrafili zrozumieć słowo nice albo how long. Oni nawet tego nie wiedzą. I to jest przerażające, bo tak naprawdę bez tłumacza nie da się z nimi dogadać. I teraz przechodzimy już do ostatniej części tego odcinka, czyli do rzeczy, które najbardziej mnie zaskoczyły. Generalnie na pewno było ich dużo, dużo więcej, ale wpisałam sobie te, które naprawdę sprawiły, że byłam bardzo zdziwiona i miałam momentami takiego mindfucka. Ale też warto zaznaczyć to, że ja generalnie dosyć sporo podróżuję. W swoim życiu odwiedziłam już 25 krajów, poznałam wiele kultur, także generalnie uważam, że zdecydowanie mniej rzeczy jest dla mnie zaskakujących. Jak chociażby to, że ruch drogowy i zasady ruchu drogowego praktycznie nie istnieją w krajach azjatyckich, bo doświadczyłam tego już m.in. na Sri Lance, czy chociażby to, że jest tam ruch lewostronny, bo tak samo właśnie jest na Sri Lance. Dużo rzeczy, które dla innych turystów mogłyby wydawać się właśnie szokujące, dla mnie nie były. Termos zamiast czajnika w pokoju hotelowym. Był to taki ogromny termos, do którego po prostu można było wlać wszystko, nawet mleko. I to jest dla mnie ogromny plus, bo mogłam sobie wypić wieczorem ciepłe kakao, a nie tylko czajnik. Zazwyczaj w hotelach macie tylko czajnik. Także ja akurat to bardzo doceniałam, natomiast wiem, że dla wielu osób mogłoby to być problematyczne, bo jednak, żeby taka woda się podgrzała w takim termosie, no to trwało to zdecydowanie dłużej niż na przykład w czajniku, bo w czajniku to są około, nie wiem, 2-3 minuty, żeby ona się zagotowała, a tutaj jednak 10 minut. Więc żeby zrobić sobie herbatę, trzeba było dłużej poczekać, ale dla mnie to był plus, bo mogłam sobie wypić ciepłe kakałko wieczorkiem. Zdecydowanie mniejsza wilgotność powietrza niż się spodziewałam. Jak wysiadłam z samolotu na Sri Lance, to myślałam, że się uduszę. Nie mogłam oddychać przez chwilę. To samo było na przykład, nie wiem, w Meksyku czy na Dominikanie. Natomiast tutaj w ogóle nie miałam takiego odczucia. Oczywiście było gorąco i momentami było duszno, ale bez problemu mogłam oddychać. Pogoda mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła, bo te upały były do zniesienia. Szczególnie jak były takie momenty, że wiał taki fajny wiaterek. Także tutaj zaskoczenie na plus. Bardzo dobrze zaopatrzone markety i generalnie cywilizacja wszędzie. Ja nie wiem, spodziewałam się, że właśnie Tajlandia będzie bardziej przypominała Sri Lankę, którą można porównać trochę do czasów komuny w Polsce. I oczywiście w Tajlandii również są takie miejsca, natomiast zdecydowanie jest to cywilizowany kraj. To jest w sumie taki śmieszny kontrast, bo tak naprawdę są tam takie dwie skrajności. Z jednej strony wygląda trochę jak za czasów właśnie komuny, z opowieści mojej mamy, a z drugiej strony są tam też bardzo nowoczesne rozwiązania zastosowane jednocześnie i te dwa światy się tak ze sobą zderzają, także to mnie zaskoczyło pozytywnie, no i też w sumie fajnie się to obserwuje. Bardzo, bardzo dużo miejsc pod górkę. To jak już wcześniej wspomniałam, między innymi ta droga do naszego hotelu, ale nie tylko, bo naprawdę bardzo często trzeba było właśnie wchodzić pod górkę. I jakoś to mnie zaskoczyło, bo gdzieś tego wcześniej w ogóle nie analizowałam, że w sumie tam jest sporo gór i że prawdopodobnie tak będzie, więc no po prostu to wynikało z tego, że sobie tego nie przemyślałam. Stąd moje zdziwienie, natomiast no też chciałam o tym wspomnieć, bo może komuś się to przyda i może ktoś sobie o tym wcześniej pomyśli i nie będziecie potem negatywnie zaskoczeni, tak jak ja. Masaż tajski taki sam jak w Polsce, w salonach masażu tajskiego lub nawet słabszy. I to też jest w sumie pozytywne zaskoczenie, dlatego że to świadczy, że ten masaż tajski, na który chodzę w Polsce, w Łodzi, w swoim mieście rodzinnym, naprawdę jest bardzo dobry. I w sumie to nie jest nic dziwnego, bo również wykonują go dziewczyny z Azji, więc no spodziewałam się, że raczej będzie podobny, natomiast naprawdę cieszę się z tego powodu, że to nie jest jakiś skam, to na co chodzę w Polsce. Rutyna tego masażu była bardzo zbliżona i jak poprosicie, że chcecie mocniej, to oczywiście zrobię wam mocniej, ale zazwyczaj jest to raczej taka podobna intensywność. Blue Lagoon Matcha, Pink Matcha i Purple Butterfly Tea Matcha. I te produkty mnie zaskoczyły, ponieważ był to pierwszy raz w życiu, kiedy ja widziałam na oczy w ogóle kolorową matchę i też pierwszy raz w życiu, kiedy ja próbowałam tą Butterfly Tea. To jest taka fioletowa herbatka robiona z takiego ich lokalnego kwiatu i ona jest naprawdę przepyszna. Wygląda trochę jak sok z gumijadów. Także jak będziecie w Tajlandii, to zdecydowanie polecam się zaopatrzyć w zapasik i spróbować matchy, szczególnie tych kolorowych. Znajdziecie je w większości kawiarni. Wszędzie pełno
pełno straganów, restauracji, knajpek, kawiarni, sklepów spożywczych, ogólnie jedzenia. Tam jest kultura jedzenia na ulicy, street food. To jest bardzo rozwinięte, także gdzie się nie ruszycie, to macie jakieś restauracje, jakieś straganiki ze świeżymi kokosami i uważam, że jest to ogromny plus. I wish, żeby tak to wyglądało w Polsce, że po prostu sobie idziecie ulicą i macie stragan, na którym możecie sobie kupić matcha albo świeżego kokosa, albo pokrojone mango. Boże, byłoby cudownie. No ale to jest inny klimat, inna kultura, wiadomo. Można sobie kupić jabłko w Polsce. Targowanie się o wszystko. Jakoś nie spodziewałam się, że tam ta kultura targowania jest aż tak rozwinięta i oni tak naprawdę nawet lubią się targować. Tak samo jak ludzie na przykład w Turcji. Więc tam trzeba się po prostu targować, bo zazwyczaj wam dają cenę dwa razy wyższą. I wszyscy lokalni ludzie wam to tam powiedzą lub ci, którzy po prostu tam mieszkają od lat, żeby się o wszystko targować. Charakter ludzi. I to jest zaskoczenie naprawdę na plus, ponieważ na Sri Lance ja byłam po prostu już tak pod koniec przytłoczona i załamana ludźmi, ponieważ Sri Lanka jest trochę bliżej Indii i ich kultura jest zbliżona tej indyjskiej, czyli są bardzo nachalni. Oni są oczywiście mili i pomocni, ale za mili, za nachalni, po prostu chcą was przytłoczyć, zdominować. Jedziecie sobie ulicą i zatrzymujecie co chwilę jakieś auto i was zagaduje, coś od was chcą i na dłuższą metę naprawdę to jest wkurwiające. Natomiast tutaj tego kompletnie nie było. Nie było też tego nagabywania. Wiecie, jak na przykład idziecie sobie przez stragan i co chwilę słyszycie: o, lady, lady, good price, how are you? I tak wiecie, dotykają was, zaciągają was na stragan do tego sklepu, żebyście coś tylko kupili. Nie było czegoś takiego. Byli bardzo mili, pomocni, uśmiechnięci. Nie mówili po angielsku, więc średnio się z nimi dogadać, ale to nic. Można było wyczuć naprawdę pozytywną energię od tych ludzi. Asortyment w Starbucksie, bo również możecie tam dostać te właśnie ich lokalne herbatki, czyli te Butterfly Pea Tea. Nie mogę tej nazwy wymówić dobrze. Butterfly Pea Tea oraz jakieś tam Mango Tea. No generalnie te Bubble Tea są też w Starbucksie. Wiecie, te wszystkie ich lokalne matcha. No na pewno asortyment jest dużo inny, zdecydowanie od tego, który możecie kupić w Polsce. Więc warto odwiedzić też Starbucksa lokalnie albo na przykład McDonalda i zobaczyć, co tam możecie zjeść, bo jestem przekonana, że jest kompletnie inaczej. I ostatnim punktem jest legalność marihuany. Nie wiem konkretnie, jak to wygląda prawnie, natomiast wszędzie są te coffee shopy i możecie sobie po prostu zapalić maryśkę. I macie różne rodzaje smakowe, no wszystko tam jest. I naprawdę są te sklepy bardzo okupowane i na każdym rogu praktycznie macie ten shop. Także to był dla mnie szok, bo w sumie nie wiedziałam o tym, że w Tajlandii jest legalna, jakoś się tym nigdy nie interesowałam, bo jak wiecie lub nie, jak w stronie od używek nigdy nie paliłam, nie piłam, ani nie brałam żadnych nic i również tam nie próbowałam, natomiast raz odwiedziłam ten sklep, żeby zapytać o to, gdzie mogę kupić kamienie na miejscu, bo podobno właśnie ci ludzie mieli mi powiedzieć, bo oni się interesują też takimi rzeczami. Potem siedziałyśmy tam i czekałyśmy na taksówkę jakieś 15-20 minut i po wyjściu czułyśmy się fatalnie. Bolała nas głowa, nie miałyśmy energii, byliśmy takie... Więc myślę, że to było trochę takie bierne, jakby zaczerpnięcie tego zapachu. Nie wiem, czy to tak działa w przypadku ale czułyśmy się trochę jak na ch**u. Także tak, to by było wszystko, jak chodzi o podsumowanie mojego wyjazdu z Tajlandii. Jestem teraz pozytywnie naładowana energią, nową kreatywnością, mam nowe pomysły. Zawsze po takiej udanej podróży mam pozytywny vibe. Także oczywiście jestem mega wdzięczna, że mogłam spędzić te cudowne 12 dni w raju na ziemi, jakim jest Tajlandia. Wszystkim polecam wybrać się tam. Jest to aktualnie bardzo popularny kierunek i w sumie się nie dziwię. A ty, drogi widzu, jeżeli trwałeś tego momentu, to zostaw komentarz o treści Phuket, czyli nazwa miejscowości, w której byłam niedaleko, a my widzimy się ponownie za parę dni w kolejnym odcinku na moim kanale. Pa!